O, cześć wszystkim, witam was w kolejnym odcinku na tym kanale. Dzisiaj mam mocno do zaprezentowania, ale w sumie tak nikt go nie obejrzy, bo nikt nie ogląda mojego kanału. Mam wam do zaprezentowania takiego oto moca, naprawdę dobrze mi wyszedł, więc mam nadzieję, że mi się spodoba. A my przechodzimy sobie teraz do oglądania. Więc moc będzie teraz na stojaku pokazywany i od razu chciałem zaznaczyć, żebyście polecili ten film znajomym albo gdzieś go udostępnili, bo naprawdę już nikt nie ogląda, totalnie nikt, zresztą widać to po wyświetleniach, a już nie będę się tym zamartwiał, możecie od razu subskrybować kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie, i polajkować film. A tak, wracając o samym mocy, jak widzicie, to jest moc postapokaliptyczny, nie nazwałem go w jakiś szczególny sposób, po prostu jakiś domek i tyle, jakaś kamienica czy coś takiego. No i tak, tutaj mamy, jak widzicie, sobie jakiegoś gościa, który idzie sobie z jakimś kijem baseballowym i z pistoletem, tak on się prezentuje, w takim lekko pustynnym stroju, patrzy się właśnie na ten budynek i ma on przy sobie też pieska z Lego Policji, chyba takiego City ogółem, więc no, takiego pieska. Sama ulica, myślę, wyszła mi bardzo fajnie. Jak widzicie, mamy tutaj wody dużo i trochę takich krzaczków. No widać, mam nadzieję przynajmniej, że jest bardzo zepsuta ta ulica i po prostu od starości i od zaniedbania. No, więc mi się podoba. Użyłem do niej kafelków i takich właśnie wodnych klocków. I to tyle, jeżeli chodzi o ulicę. Dalej mamy właśnie sam budynek, który, myślę, prezentuje się naprawdę bardzo fajnie. Ale zanim jeszcze chciałem omówić to, jak widzicie, samo wejście do budynku, mamy tutaj takie płotki, które fajnie, myślę, wyglądają, są różne kolory, różnie poustawiane, trochę zwykłych klocków, trochę takich cegiełek, jakichś innych różnych części, żeby było to jak najbardziej opatrzone detalami. Tutaj, jak widzicie, muszę sobie stojak nakierować, jak widzicie, mamy jakieś rzeczy, jakieś porozrzucane, tutaj w ogóle piasek jest, więc to jest już bardzo dawno, nikt tego nie sprzątał, jest tu po prostu syf. I mamy tutaj tak, jest tutaj, jak widzicie, jakaś skrzynka, w której są, w której jest jakaś woda, nie widać tego zbytnio, bo to jest jakoś ciemniej, a może to po prostu obrócę. O, jest to, jak widzicie, skrzynka, jakaś buteleczka, a z tej strony logo 7-Eleven jakieś i po prostu krzaczki. No, samo wejście, myślę, też prezentuje się bardzo ładnie. Są to jakieś kawałki tej kamienicy, ale poza tym jest to szary budynek, cały porośnięty jakimś bluszczem, jak widzicie, jakimiś krzaczkami, różnymi takimi rzeczami. Tutaj już nie miałem jak szczegółów dodawać, a tutaj właśnie jest tak różno, różne jakieś wypukłości, wklęsłości i tak dalej, i tak dalej. Tutaj w ogóle na samej górze dachu, jak widzicie, też coś się znajduje. Kamienica nie jest duża, bo tylko jednopiętrowa. Znaczy, mogła być większa, ale postanowiłem zrobić ją taką. I jak widzicie, tutaj są takie jakieś daszki, może nie daszki, ja bym chciał tylko powiedzieć, że ten, no taki daszek, ale taki, wiecie, no taki jak jest we Włoszech, jakieś zdjęcie tutaj wkleję tego. I tutaj, jak widzicie, mamy od telewizji, od odbioru telewizji taki sygnał, w sensie ten satelita to się nazywa. I tutaj mamy też jakąś beczkę z ogniem, z Kobi i skrzynię, w której znajdują się jakiś kubek TNT i to by było na tyle z samego dachu. No i tu jest jeszcze bluszcz, który po prostu sobie spływa na sam dół. A jeszcze tutaj mamy drzwi i schody, które też mi się fajnie wyglądają. I teraz cały sam środek domu, który też wyszedł naprawdę fajnie. Więc tak, to już wam pokazuję. Tylko trzeba ustawić stojek, więc cięcie. A więc tak, kontynuując, mamy tutaj, jak widzicie, jakieś graffiti. Może nie wygląda to zbyt fajnie, no ale jest to graffiti, nie? Na ścianie jest to postapokalipsa, ale nie żadne zombie, tylko po prostu tak zwany koniec świata, jaki znamy. Tutaj mamy też bardzo dużo krzaków i podłogę, widzicie, bardzo zarośniętą, zresztą też bardzo popsutą, i schody na samą górę, które, myślę, fajnie wyszły, fajnie wygląda ta bariera, bardzo mi się podoba. No tutaj też fajnie, myślę, pod schodami wygląda skrzynka, no i jest tutaj też jakiś kabelek. A ściany, słuchajcie, ściany w domu wykonałem w troszkę inny sposób niż zwykle,
bo przyczepiłem ten klocek, jak widzicie, na takich klockach, bo po prostu łatwiej było mi z moją ilością elementów takie coś zbudować, więc ścianę sobie tutaj wystarczy przyczepić i proszę bardzo, wygląda to nawet fajnie. Jest też beczka, no wygląda to postapokaliptycznie, mam nadzieję i mam nadzieję, że wam się podobało. Moc moim zdaniem wyszedł mi naprawdę świetnie, ale niestety odcinek się już kończy, więc jeszcze raz zachęcam do subskrybowania kanału i polajkowania filmu, bo no nie jest zbyt dobrze z tym wszystkim, z tymi lajkami i tak dalej, więc zachęcam, żebyście to zrobili i dziękuję wam za oglądanie, że dalej oglądacie mój kanał. Do usłyszenia i cześć!